Żołnierze NATO w Sokółce ćwiczyli, otocz i zniszcz, otocz i zniszcz, na Podlasiu. Ćwiczyli żołnierze WP i NATO. W Sokółce województwo podlaskie zaprezentowany został pokaz operacji otocz i zniszcz, czyli wyizolowanie i zniszczenie grupy dywersyjnej. W ćwiczeniach wzięli udział wspólnie żołnierze WP i NATO. Wyciągamy wnioski z wojny w Ukrainie, z tego w jaki sposób została zaatakowana i jak działa tam agresor. Mówił w piątek minister obrony Mariusz Błaszczak, przyglądający się ćwiczeniom. Szef MON podkreślał znaczenie takich wspólnych szkoleń wojsk sojuszniczych, mówił o budowaniu zdolności interoperacyjnych. Ważne jest, żeby budować tę interoperacyjność, tę współpracę, żeby pokazywać całemu światu, że wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego ćwiczą ze sobą, że są przygotowane do obrony terytorium NATO, mówił Błaszczak. Według niego to argument odstraszający ewentualnego agresora. Wciągamy wnioski z tego, co dzieje się za wschodnią granicą naszego kraju. Wyciągamy wnioski z wojny w Ukrainie. Przede wszystkim wspieramy Ukraińców, podziwiamy ich odwagę, ich męstwo, obronę swojego terytorium i swojej niepodległości, ale także pod katem wojskowym wyciągamy wnioski z tego, w jaki sposób Ukraina została zaatakowana, jak operuje agresor na terenie Ukrainy. Stąd i ćwiczenie dzisiejsze pokazujące likwidację grupy dywersyjnej, wyszkolenie i wysokie umiejętności żołnierzy WP i żołnierzy wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego, dodał minister Błaszczak. Trzeba wzmacniać polskie siły zbrojne. Mariusz Błaszczak przypomniał, że wystąpił z zapytaniem o ofertę kolejnych wyrzutni artylerii rakietowej dalekiego zasięgu HIMARS z produkcji amerykańskiej. Chodzi o 500 takich wyrzutni na potrzeby ponad 80 baterii i systemu HOMAR. To jest bardzo skuteczna broń. Dowiodły tego wydarzenia w Ukrainie. Wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, przypomina wojnę z czasów II wojny światowej i tam kluczowe znaczenie odgrywa artyleria, mówił szef MON w Sokółce. Błaszczak powtórzył, że należy wyciągać wnioski z wojny w Ukrainie, żeby wzmacniać, budować polskie siły zbrojne i siły sojusznicze pod kątem tych zdolności, które sprawią, że agresor nie zdecyduje się na atak. Dodał, że przyjechał też do województwa podlaskiego, by podziękować wojsku, w tym żołnierzom z 16. Dywizji Zmechanizowanej, za ich służbę w ochronie polsko-białoruskiej granicy. Granica wciąż jest atakowana przez reżim Łukaszenki, który wykorzystuje migrantów, których zaprosił z Bliskiego Wschodu, a teraz rzuca ich na granicę, chce sforsować granicę polsko-białoruską, a więc jednocześnie granicę Unia Europejska, chce doprowadzić do kryzysu. Przy wojnie, jaka toczy się w Ukrainie, kryzys w tej części Europy niewątpliwie leży w planach Kremla. To był świadomy plan doprowadzenia do kryzysu, powiedział szef MON. Ćwiczenia wojsk w Sokółce. O co chodzi? W Sokółce zaprezentowany został pokaz operacji otocz i zniszcz, czyli wyizolowanie i zniszczenie grupy dywersyjnej. Dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej pułkownik Piotr Fajkowski mówił przed pokazem, że wojsko ćwiczy w północno-wschodniej Polsce od początku tygodnia w trzech miejscach: Sokółce, Ełku i okolicach Białegostoku. Chodzi o działanie w terenie zurbanizowanym. Podkreślał, że doświadczenia z wojny w Ukrainie pokazują, że musi to być bardzo istotny element przygotowania żołnierzy. Europa się urbanizuje i już działania w takich otwartych przestrzeniach stają się coraz rzadsze, dodał.